Dzień dobry, dzisiaj Wam pokażę, jak w bardzo szybki sposób można stworzyć tablicę do rysowania dla swoich uczniów. Po zalogowaniu na konto wybieram Create Genially i wybieram pusty szablon, ten z góry. Pokaże nam się za chwileczkę jedna pusta strona, a skoro ma być to tablica do rysowania, wybiorę jako tło tablicę. Wybiorę zdjęcie z biblioteki Pixabaya, ale w wyszukiwarce wpiszę sobie szkołę w języku angielskim. Tutaj mamy bardzo dużo obrazów, natomiast ja wybiorę taką tablicę, która ma z boku kredki. Ona jest dosyć nisko w tych zasobach. Chwilkę jej poszukam. Gdzie ta tablica? O, jest. Zerknijcie, zobaczcie. Mamy już przygotowaną tablicę. Natomiast możemy też stworzyć dwie plansze tej tablicy. Na pierwszej napiszemy dzieciom jakąś informację, na następnej stronie możesz rysować, żeby ten napis był widoczny, zmienię kolor, pogrubię i wyśrodkuję. Mogę też dodać jakąś ładną kredkę, ale nie muszę, ponieważ kredki mamy z boku, i zablokuję ten napis, żeby dzieci nie ruszały. Na następnej stronie mamy pustą tablicę i w zębatce w ustawieniach aktywujemy przyciskiem Paint. W podglądzie zobaczymy teraz, musimy nadać nazwę, tablica do rysowania. Zapisuję i w podglądzie już tą tablicę mam. Tutaj jest taki rozwijany pasek z narzędziami. Mamy do dyspozycji kolory oraz grubość kreski. Ta tablica nie jest tablicą do współdzielenia, tak? Tylko jest widoczna dla jednej osoby. Ktoś, kto będzie rysował, nie będzie widział prac innych osób. I też nie można zapisać tego rysunku. Przejdziemy do edycji, by opublikować i wysłać link uczniom do tej tablicy. Musimy opublikować na Genially. Tu już mamy wszystko z automatu. I teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało dla ucznia. W dolnym rogu mamy możliwość powiększania ekranu. Przechodzimy do następnej strony. Możemy, nie wiem, serduszko narysować. Myślę, że warto też dać tutaj taką wskazówkę dzieciom w edycji, jeszcze musimy przejść do edycji, żeby widziały, że ten Paint, te narzędzia są rozwijane. One są tutaj niewidoczne, ale widoczne są w podglądzie, więc wybierzemy sobie jakąś strzałeczkę, która dzieciom pokaże, że tutaj są te narzędzia, ona jest tu za duża, jest też mało widoczna. Wybiorę sobie, powiedzmy, kolor, może nie turkusowy, bo są kredki turkusowe, różowy. Zerknę sobie teraz na podgląd. Tak. Tą strzałeczkę możemy usunąć, nadając jej ścieżkę ruchu, że na przykład ma wyjść, na przykład zniknąć. I sprawdzimy sobie, czy ta strzałka zniknie. I zniknęła. Wszystko jest ok. W ten sposób możemy przygotować bardzo atrakcyjny
bardzo atrakcyjne narzędzie dla naszych uczniów do edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, do wykorzystania na pewno. Dziękuję.